Witajcie. Miniony tydzień w Parlamencie Europejskim upłynął pod znakiem posiedzenia plenarnego. To już ostatnie posiedzenie przed wakacjami parlamentarnymi. Chyba że, o czym Wam już mówiłem, Rada Europejska dogada się co do wieloletnich ram finansowych i programu odbudowy Europy na szczycie, który odbędzie się za tydzień. Jeżeli tak się stanie, to będzie dodatkowe nadzwyczajne posiedzenie pod koniec lipca. Dlaczego? Dlatego, że Parlament jest obok Rady drugą częścią unijnej władzy budżetowej i zgoda Parlamentu jest niezbędna dla uruchomienia funduszy. I byłoby nie do pomyślenia, gdyby Parlament pojechał na wakacje, opóźniając przekazanie środków do państw członkowskich. Agenda minionego posiedzenia była bardzo bogata. Od stosunków międzynarodowych, aż do zastosowania tritlenku chromu w przemyśle stalowym. Jak zawsze, informacje o najciekawszych debatach i głosowaniach pokazuję Wam w postach na bieżąco. Teraz Wam powiem o jednym bardzo ważnym i ponadpartyjnym głosowaniu, tak zwanym pakiecie mobilności, czyli szeregu nowych przepisów Unii Europejskiej, które regulują pracę przewoźników w Unii. Przepisów mocno niekorzystnych dla branży spedycji w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Głosowałem przeciwko tym przepisom, jak prawie wszyscy inni europarlamentarzyści z Polski, ponad podziałami politycznymi. Niestety nie udało się. Przepisy przeszły, ale nie można się poddawać. Mam nadzieję, że rząd dokona takiej transpozycji przepisów, żeby polscy przewoźnicy ucierpieli jak najmniej. Z rzeczy pogodniejszych i bardzo interesujących opowiem Wam jeszcze o tak zwanej niebieskiej karcie. Otóż, żeby zabrać głos na posiedzeniu plenarnym, trzeba o niego wcześniej poprosić. Wszystkie grupy polityczne uzgadniają pomiędzy sobą, ile minut każda z nich będzie miała podczas debaty na dany temat. Później dzielą ten czas pomiędzy swoich posłów, tych, którzy o wypowiedź poprosili. Ale zawsze oczywiście więcej posłów chce zabrać głos, niż jest czasu, więc poproszenie o możliwość wypowiedzi nie oznacza, że się ją dostanie. I tu z pomocą przychodzi niebieska karta. To mechanizm, który umożliwia wzięcie udziału w debacie plenarnej, nawet jeżeli nie dostało się wcześniej głosu. Każdy poseł podczas wypowiedzi innego posła ma prawo podnieść niebieską kartę, co oznacza, że chce się odnieść do wypowiedzi tej osoby. Zaczepiony niebieską kartą poseł może ją przyjąć, czyli pozwolić na postawienie mu pytania, albo nie. W dobrym tonie jest przyjmowanie niebieskich kart. To takie pokazanie, że się nie boimy pytań i debaty na gorąco. W okresie ograniczeń wymuszonych pandemią zawieszono funkcjonowanie niebieskich kart z bardzo prostego powodu. Na sali może przebywać jedynie ograniczona liczba posłów. Miejsca ich wypowiedzi są na bieżąco dezynfekowane. Trzeba więc wiedzieć, kiedy dokładnie debata się rozpoczyna i kończy, ile osób będzie mówić. Ale ponieważ stopniowo wracamy do normalnej pracy, to i niedługo powinny wrócić już także niebieskie karty. Czekam niecierpliwie, nie ma to jak żywiołowa debata. W regionie w tym tygodniu wszystko podporządkowane wyborom. Członkinie stowarzyszenia, którego jestem członkiem, Śląskich Pereł, spotkały się w tym tygodniu z pochodzącą z Rybnika Małgorzatą Trzaskowską. Wiem, że to było bardzo dobre spotkanie i liczę na owocną współpracę w przyszłości. Jak wiecie, bardzo aktywnie spędziłem ten tydzień na Twitterze, bo uważam, że wszystkie ręce na pokład. Taka okazja, jak w niedzielę, może się więcej nie powtórzyć. A w najbliższą sobotę widzimy się na Marszu Autonomii w Katowicach. Do zobaczenia.